Maciek, rozmawiamy po twojej walce na gali w Ostródzie. Wygrałeś jednogłośnie na punkty z Danielem Urbańskim. Walka praktycznie do jednej bramki, ale widać po twarzy, że nie jesteś z siebie zadowolony do końca. Ta walka mogła być na pewno dużo lepsza. No, plan taktyczny z trenerem Witurkiem zrealizowaliśmy. To, co trenowaliśmy, widać, że ten trening, te nowe sztuczki, te nowe mankamenty wchodzą w życie. Dużo lewego prostego, praca tułowiem, odchylenia, zejścia, praca nóg, oszukiwania jakby trochę takiego cwaniactwa. To wszystko było widać, no, ale jednak zabrakło tego, tej kropki nad i zwycięstwa przed czasem, no, której mi brakuje. Mam nadzieję, że te walki wygrane przed czasem przyjdą, ale mówię, no, nie trzeba mieć świata, żeby wygrać przed czasem, nie? No właśnie, przed twoimi ostatnimi występami rozmawialiśmy i mówiłeś właśnie, że ten knockout by się przydał. W ringu się starasz, ale te knockouty jakoś nie przychodzą. Gdzie leży problem według ciebie? Może w tym, że za bardzo się staram. Może w tym, nie wiem. Myślę, że w sile mojego ciosu może raczej nie, bo ja wiem, że ja ranię tych przeciwników. Oni padają, ale wstają. Nie wiem, nie, może problem leży w głowie, bo wychodzę do ringu i chcę wygrać tę walkę przed czasem za wszelką cenę. I tutaj może leży główny problem, może powinienem uchodzić tą głowę, myśleć o lepszym boksowaniu, bo naprawdę na sparingach no niejednokrotnie moi zawodnicy w kaskach i w szesnastkach padali, kiedy boksowałem z luzu, kiedy chciałem dobrze zaboksować, a tutaj w walce się spinam i nie wychodzi. Masz już jakiś nakreślony plan na najbliższe miesiące z trenerem Andrzejem Gmitrukiem? Dużo mówiło się o twoim przejściu do Sauerland Event i być może wystąpisz na jednej z ich gal we wrześniu, z tego co wiem. Tak, był taki plan, były takie propozycje. Trener Gmitruk mi o tym wspominał, że jest taka możliwość, żeby we wrześniu wystąpić na gali w Niemczech, ale na razie nie myślałem o tym. Myślałem tylko o tym, żeby tutaj dobrze zaboksować, pokazać, że jak najlepsze strony, przygotować się do tej walki. No a teraz na pewno na chłodno jutro albo pojutrze usiedziemy z trenerem Witrukiem, będziemy myśleli co dalej. Myślę, że jeżeli będzie taka tylko możliwość, to na pewno zaboksujemy, pokażemy się z jak najlepszej strony. No i zobaczymy. No na razie potrzebny jest odpoczynek, bo jestem praktycznie noc w treningu. Lipiec zrobię na pewno dużo luźniejszy i od sierpnia na pewno z powrotem mocno zasuwamy. W piątek w nocy ważna walka właśnie w wadze średniej dla polskich kibiców. Ciebie pewnie też to interesowało. Grzesiu Proksa przegrał niestety z Sergio Morą. Oglądałeś ten pojedynek, czy nie miałeś okazji? Oglądałem go dzisiaj rano. No szczerze, no, Grzesiu Proksa no, zaskoczył mnie strasznym oporem w ringu, tym, że no, nie boksował nic. Sergio Morą, no, można powiedzieć, że go zbił. No, Grzesiu wygrał dwie rundy, ja sądziłem, że Grzesiu wygra tą walkę, ale myślę, że problem jest w tym, że Grzesiek się boksuje tego, co boksował kiedyś. No, on zawsze miał te nisko nieco opóźnione, nie taki niekonwencjonalny styl, dziwny. No, teraz mu to troszeczkę na początku był młodszy, może przed zmianą trenera, może to jest zmiana trenera, nie wiem. Mu przestało to wychodzić, leci tymi sierpami, przestrzeliwuje ze środków z połowy ringu. Ale myślę, że koniec, może to być koniec Grzeszka Proksy, napoczął go Gennady Golovkin. I myślę, że na pewno takie lanie od Golovkina zostało mu trochę w głowie teraz, no myślę, że dostał lanie od Sergio Mory kolejne i co z Grzeszkiem Proksą, nie wiem. Jak widzisz siebie w konfrontacji ewentualnej z Grzeszkiem Proksą, bo na pewno takiej walki nie można wykluczyć. Ostatnio często promotorzy konfrontują właśnie Polaków. Tyś zaliczyłeś świetny występ na gali w lutym, jak myślisz? Jest możliwość, że w przyszłości dojdzie do takiej walki? Jak byś siebie widział? Ja mam nadzieję, że dojdzie. No ja mam 15 walk, chcę pojedynków 10-rundowych, nie chcę boksować szóstek, ósemek. Myślę, że to nie są moje dystanse. Moje dystanse to jest 10-12-rundowe pojedynki, gdzie będę boksował w wysokim tempie. Ja jestem na taką walkę naprawdę bardzo, bardzo przychylnie nastawiony. Myślę, że z takim Grzeszkiem Proksą, jaki wczoraj się zaprezentował, bez problemu by sobie poradził, bo naprawdę dużo nie potrzeba. Wystarczy kilka akcji, dwie, trzy akcje sobie wypracować do perfekcji, żeby z Grzeszkiem Proksą wygrać. A więc ja jestem na dzień dzisiejszy na taką walkę. Jeszcze raz gratulujemy wygranej. Dzięki za wywiad. Dziękuję bardzo.